Dobry wieczór. Dzisiaj chciałem pokazać, jak można zrobić bańki wypełnione dymem. Co jest potrzebne? Płyn do baniek, to jest receptura rzeczywistego. Talerzyk, słomka i takie coś jak e-papieros. Tu mamy właśnie zwykły, znaczy no taki niezwykły, bo to jest troszeczkę inny e-papieros. Bateria. Tu pokazuje nam, ile mamy machów, regulacja napięcia. Większa, mniejsza. No i serce całego urządzenia, kartomizer. Kartomizer jest wypełniony watką i w środku jest takie uzwojenie oporowe. Watka jest nasączona likwidem. I teraz tak, poprzez przyciśnięcie słyszymy, coś się nam gotuje. Włączenie prądu spowodowało to, że watka i drut oporowy, który się tam znajduje, nagrzewa się i wydziela nam taką parę. Ja może pokażę. Dobry e-papieros daje dużo, dużo pary. Tu jest para, proszę Państwa, nie dym. Co do składu pary. Otóż ciekawostek. Na pewno wszyscy znają to, co używają w papierosach. Ja może pokażę się. Momencik. Otóż z ciekawostek może powiem, że to, co znajduje się w dymie, w parze z e-papierosa, to jest nic innego jak glikol polipropylenowy i gliceryna. Gliceryna daje właśnie ten dym, parę, więc możemy w ten oto sposób zrobić sobie malutkie urządzenie zasilone z baterii, malutki drut oporowy, watka nasączona gliceryną, urządzenie, które nam będzie generowało parę. Momencik. Nalewamy naszego płynu do miski. Tutaj oto rzeczywisty się cieszy, bo to jest jego płyn. Dobra. Słomeczka. Jestem sam, więc trochę mi trudno, proszę o wybaczenie. Uwaga. Mamy już banieczkę tutaj. Teraz jeden mach z e-papierosa. Jest tego dymu, nie widać, może zrobię jeszcze więcej. Puf. Jeszcze jeden mach. Przesadziłem. Musimy to trochę bardziej rozmieszać. Jeszcze raz. Teraz papierosek. Może ciężko widać z tego względu, bo samemu trudno jest zrobić, ale chyba wszyscy już wiedzą, o co chodzi, nie? Momencik, wezmę jeszcze jeden mach. O, jak ładnie było. Dziękuję za uwagę.